W tej lekcji zobaczymy, w jaki sposób możemy pracować z grupami na poziomie Object Mode. Ja dysponuję czteroma obiektami, czyli A, B, C oraz D, i wszystkie operacje związane z grupowaniem znajdują się w menu Object, Grupa. Na samym początku zaznaczę dwa obiekty, czyli A oraz B. Szedę do Object i wybiorę polecenie Utwórz nową grupę, czyli Ctrl G. Zauważymy, że obwiednia obiektów zmieniła się na zielony kolor. Ale spoglądając na Outlinera, właściwie nie możemy rozpoznać, iż pracujemy z grupą. Także my możemy skorzystać z filtrowania i zmienić wszystkie sceny na grupy. Jeżeli chcemy dodać obiekt spoza grupy do istniejącej grupy, to wskazujemy ten obiekt. Wskazujemy element naszej grupy. Okay. Jeżeli teraz skorzystamy z Ctrl-G, to po prostu utworzymy nową grupę. Także Ctrl-Z, przejdźmy do menu Object, Grupy. I w tej sytuacji musimy skorzystać z polecenia dodaj zaznaczenie do aktywnej grupy, czyli CTRL-SHIFT-G. I nowy obiekt pojawił się w grupie, czyli obiekt D. A ja zaznaczę teraz obiekt D, obiekt C i skorzystam z CTRL-G, czyli następna grupa. W moim przypadku obiekt D występuje w dwóch grupach i ja mogę za jednym zamachem usunąć go z obydwu grup. I w takiej sytuacji muszę obiekt zaznaczyć. W tym przypadku wykorzystam Outlinera. I przejść do Obiekt. Grupy i wybrać polecenie usuń ze wszystkich grup. Ja może cofnę operację, czyli Ctrl Z. Ok. Upewniam się, że mam zaznaczony obiekt D i w tej sytuacji skorzystam z polecenia usuń z grupy. Także z racji tego, że ten obiekt rezyduje w dwóch grupach, to mam teraz do wyboru grupę powiedzmy 0 i 0,1. A ja w tym przypadku chciałbym go usunąć z grupy 0. Ewentualnie możemy wybrać opcję usuwania ze wszystkich grup. Ale ja w tym przypadku chcę go usunąć z grupy 0. Jeżeli chodzi o grupowanie, to właściwie wszystko. Ja sobie zaznaczę jeszcze te dwa obiekty, skorzystam z Ctrl Alt G, usunę z grupy i to samo zrobię w tym miejscu. I wszystkie sceny.